Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Stalin i ochranka. Dziś audycja typu standard. Odzew po jednej z poprzednich audycji był tak duży, że chcąc nie chcąc musiałem przejść do sekcji mojego prywatnego archiwum dotyczącego hipotez o współpracy z ochranką, lub jeśli wolisz ochraną, pewnego Gruzina, Josifa Wisarionowicza Dżugaszwili, czyli Józefa Stalina. Jak zapewne udało Ci się już zauważyć, to w podcaście nie mówię o życiu prywatnym naszych bohaterów, a jeśli już, to tylko w odniesieniu do istotnych faktów związanych z problematyką działań tajnych, czy to ochranniackich, czy to rewolucyjnych, czy jakichkolwiek innych. I nie inaczej jest w tej audycji. Dlatego nie zajmę się ani życiorysem Stalina, ani tym, jak sprawował wielki terror, gdy już przejął władzę w Rosji sowieckiej, ani też jak zmarł, a może został zamordowany. Dzisiejszy odcinek poświęcę hipotezom o jego współpracy z carską policją polityczną. Ja doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych, gdyż byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa korporacyjnego i detektywów wszelakich oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu. Po prostu szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką i przypominam, że już całkiem niedługo rusza specjalny mój autorski portal szkoleniowy w tym właśnie zakresie, a właściwie to zakresach. A to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię. I dziś popełnię spore świętokradztwo, przynajmniej dla niektórych. Zastrzegam jednak, że nikogo nie chcę obrazić, a jedynie zestawić pewne fakty historyczne oraz hipotezy z nich wynikające. Zaczynamy! Istnieją różne wersje pochodzenia nazwiska Dżugaszwili. Najbardziej sensowna mówi chyba o tym, że to gruzińskie nazwisko pochodzenia osetyjskiego. W nazwisku Dżugaszwili oryginalną formą jest osetyjskie nazwisko Dżugata. Dżuga po osetyjsku oznacza po prostu trzodę, a na gruzińskiej ziemi to połączenia z dodatkiem gruzińskiego szwilego na końcu. I zgodnie z tą wersją przodkowie Stalina to tubylcy z górskich wiosek w górnym biegu rzek Bolszoj i Majaliakwa w Osetii Południowej, skąd też przenieśli się do wioski. Nie miało to jednak żadnego znaczenia ani dla Koby, to wcześniejszy pseudonim Stalina, czyli człowieka ze stali, ale nie Supermana. Nie ma to również znaczenia dla naszych rozważań. Ot, taka ciekawostka na początek. Ochranka zaczęła prowadzić centralny rejestr w 1907 roku. No, właściwie to nie sama ochrana, lecz Departament Policji. Do tego czasu jednak zasadniczo tylko oficerowie prowadzący tajnych agentów wiedzieli, kogo mają na stanie, kto pracuje dla carskiej policji politycznej i komu należy płacić. Zadaniem nowo powstałego Wydziału Rejestracji było prowadzenie ewidencji, dokumentacji wpływającej do i wychodzącej z depo. Nas interesuje jednak jeden zbiór archiwalny, centralny rejestr referencyjny, gdzie teoretycznie, a później całkiem praktycznie, rejestrowano tajnych agentów po to, aby niepotrzebnie nie zajmowały się daną osobą inne oddziały ochranki oraz by istotne informacje o tych osobach docierały do ich oficerów prowadzących. Taka przynajmniej była idea, a z jej realizacją to już bywało różnie. Jednakże było co deponować w centralnym archiwum. Pamiętasz może te wszystkie dzienniki, rejestry i całą dokumentację, którą należało prowadzić w każdym oddziale? Mówiłem o niej w audycji OSS, Okiem Służb Specjalnych 004, Okulniki Ochranki. I tam też Cię serdecznie zapraszam, jeśli tego nie słyszałeś, bądź jeśli chcesz sobie to przypomnieć. Po zakończeniu konkretnych okresów pracy, wszelkie materiały, rejestry i tak dalej można było przekazywać do archiwum. Choć często praktyką, zgodną zresztą z obowiązującym wówczas prawem, było ich niszczenie. Początkowo lokalne oddziały przekazywały do Departamentu Policji tylko najbardziej ogólne informacje o tajnych funkcjonariuszach i wykorzystaniu środków na ich utrzymanie. Mówiąc o tajnych funkcjonariuszach, mam na myśli tajnych współpracowników.
To jednak musiało ulec zmianie i w depo rozpoczęło się składanie akt tajnych agentów działających nie tylko w samej kwaterze głównej, ale także prowadzonych przez lokalne organy wywiadu politycznego. Trzeba jednak zaznaczyć, że zadbano o tajność dokumentacji samej ochranki. Nikt, z wyjątkiem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie agenta i osoby, która może ją zastąpić, nie powinien osobiście znać żadnego z agentów, mówiła wydziałowa instrukcja. I dalej. Dane agenta są znane tylko prowadzącemu, zaś osoby odpowiedzialne za całość pracy poszukiwawczej mogą znać jedynie pseudonim lub numer ewidencyjny tajnego współpracownika. Inni pracownicy nadzoru i biura nie powinni znać nawet pseudonimu tajnego agenta. Początkowo informacje od tajnych agentów przyjmowano w formie ustnych raportów, rzadko pisemnej. Jednakże już na początku XX wieku zaczęto przechodzić na formę pisemną. Każdy tajny agent miał specjalny notes w oddziale ochranki, do którego zapisywano wszystkie otrzymane od niego informacje. Instrukcje pracy wymagały, aby informacje o osobach pozostających w zainteresowaniu wywiadu politycznego były wypisane z tych książek i zapisane na specjalnych arkuszach, na których skoncentrowano wszystkie informacje wywiadowcze dotyczące konkretnej osoby w oddziale ochrany. Przez długi czas lokalne biura bezpieczeństwa przekazywały jednak policji jedynie najważniejsze i tajne informacje. Warto również wspomnieć, iż rejestracji podlegały również prowadzone śledztwa oraz fotografie wraz z opisem osoby. Wprowadzono bowiem obowiązkowe fotografowanie przestępców politycznych najpóźniej podczas rozpoczęcia dochodzenia w konkretnej sprawie i sporządzano 3 fotografie z profilu, z przodu oraz w pozycji stojącej, a następnie nanoszono na kartę rejestracyjną z opisem. Następnie zaś jeden egzemplarz karty pozostawał w danym oddziale, zaś 2 przesyłano do depo, gdzie przekazywano je do Departamentu Rejestracji. Sam opis zaś sporządzano na podstawie wzornika zapytań. Wiek, wzrost na stojącej w pozycji siedzącej, budowa ciała, kolor włosów, kolor oczu, długość i szerokość głowy, długość środkowego i małego palca lewej ręki oraz przedramienia, długość stopy lewej nogi, długość i szerokość prawego ucha, długość wyciągniętych ramion i znaki szczególne. Nie będę wchodził w bardziej zawiłe i szczegółowe kwestie archiwizacji materiałów ochranki. Myślę, że to, co przedstawiłem, jest wystarczające, by zrozumieć odpowiedź na pytanie, czy pozostały jakiekolwiek materiały dotyczące Stalina. Tym bardziej, że przed bolszewickim zamachem stanu w 1917 roku, zwanym rewolucją październikową, znaczną część życia spędził na zesłaniu i w więzieniach. Józef Stalin pojawia się w aktach Departamentu Policji pod następującymi pseudonimami: Wasilij, Wasiliew, Dżugaszwili, Iwanowicz, Koba, Melikantys, Nejradze, Soso, Totomianc. Ujawniono również 30 przedrewolucyjnych zdjęć Stalina. Po rewolucji lutowej 1917 roku władzę przejęli dotychczasowi rewolucjoniści, przede wszystkim zaś eserowcy. Powstał tymczasowy rząd Kierańskiego. Zajęto się archiwami ochranki pod kątem poszukiwania nieprawidłowości, w szczególności zaś ujawnienia prowokacji jako głównej metody walki z rewolucją. Przypominam, że w czasie rewolucji lutowej część archiwów została zniszczona przez samych rewolucjonistów. Po jej zwycięstwie powstała specjalna nadzwyczajna komisja Dumy, która się tym właśnie zajmowała, ale o tym już zapewnie wiesz, gdyż nawet cytowałem w poprzednich audycjach fragmenty przesłuchań przed tą właśnie komisją. W tym właśnie okresie nastąpiła pierwsza czystka archiwów organów karnych przedrewolucyjnej Rosji. Władza Kierańskiego została utrącona w wyniku bolszewickiego zamachu stanu w październiku, choć to zależy według jakiego kalendarza liczymy. Dla nas to jednak nieistotne. A następnie przyszła wojna domowa. W zasadzie dopiero po jej zakończeniu bolszewicy rozpoczęli identyfikację dokumentów ochranki, a także gromadzenie i publikację wspomnień z historii ruchu robotniczego w Rosji. Moim skromnym zdaniem wygląda to raczej na czyszczenie archiwów z niewygodnych dokumentów, a jedynie przy okazji dokumentowanie ruchu robotniczego, ale to jest moje zdanie. Sam Stalin włączył się w to nieco później, ale nie później niż w 25 roku, w 1925 roku. Ujawniono bowiem list pracownika gruzińskiego oddziału Instytutu Historyczno-Rewolucyjnego i Naukowego z 2 stycznia 1925 roku, w którym Stalin napisał: otrzymałem moje materiały, dziękuję ci i proszę,
nie publikować tych i innych materiałów bez mojej zgody. Przesłać mi, jeśli to możliwe, cały zestaw zawierający szereg moich artykułów bez podpisu. Znajdujący się w archiwum Komitetu Związkowego mój artykuł Credo, napisany na początku 1904 roku. Przyślij mi zestaw nielegalnych organów Walka i Walka Proletariatu. Pozdrawiam serdecznie. I Dżugaszwili, w nawiasie Stalin. Stalin nie miał czasu na osobiste poszukiwania archiwalne, dlatego powierzył je Towstukowi, który zaczął identyfikować i przejmować je z archiwów, motywując to koniecznością przygotowania zbioru swoich prac o Stalinie. A od 1927 roku wszystkie materiały archiwalne związane ze śledztwem politycznym Ochranki zostały utajnione. Dostęp do nich zamknięto dla wszystkich poza personelem archiwów, a później wiele dokumentów wyczyszczono. Nie będę jednak o tym opowiadał, gdyż nie jest to tematem tej audycji. Istotne jest to, że nawet jeśli dokumenty dotyczące hipotetycznej współpracy Stalina z Ochranką istniały, to musiały zniknąć z archiwów. Na pewno zachowały się materiały nieistotne z naszego punktu widzenia. W dodatku zostały one poddane cenzurze. Zanim przejdziemy do dalszej analizy, chciałbym Ci przypomnieć, że współpraca przedrewolucyjnego Stalina z Ochranką jest jedynie hipotezą i to nie moją, co oznacza, że to w ogóle mogło nie mieć miejsca. O tym musisz pamiętać. Dlatego też historia oficjalna jest taka, że on nie współpracował. Aby to zmienić, potrzebujemy mocnych dowodów, a tych na razie jest brak. Istnieje za to kilka dokumentów, których analiza niemal jednoznacznie wskazała, że są to fałszywki. To zaś oznacza, że skoro nie posiadano dowodów, to je fabrykowano. Czyli ktoś miał interes. Skoro jednak to fałszywki, to ja nie będę się do nich szczegółowo odnosił. A mimo wszystko, my poruszamy się jedynie po cienkiej lince hipotez. Niczym więcej. Młody Stalin stanowi bowiem tajemnicę. Naprawdę niewiele jest książek o jego młodości. To nie to, co z przywódcą Niemiec w latach 1933-45. O nim napisano mnóstwo tomów. Nie tylko o nim jako wodzu, ale o nim jako zwykłym żołnierzu i tym, jak się stał tym, kim się stał. Także o jego kontaktach ze służbami specjalnymi. A o Stalinie? Napisano niewiele. W przeciwieństwie do tego, że napisano naprawdę dużo o Stalinie, władcy sowieckiej Rosji. To mógł być celowy zabieg. W końcu umarł Dżugaszwili i narodził się Stalin. Trochę jak u Bonapartego, który na insynuację o pochodzenie królewskie odrzekł krótko: moja linia dynastyczna rozpoczyna się ode mnie. Po co zajmować ludzi nieistotnym kobą, jeśli jest tyle do powiedzenia o wielkim Stalinie? To oczywiście mój sarkazm, ale o to mniej więcej chodziło. Niekoniecznie o ukrywanie jakichś tajnych historii. No, może o tym, jak Stalin wyciął konkurencję, by przejąć władzę. To ukryto pięknie. Ale nie to nas interesuje. Po śmierci Stalina Chruszczow zwołał 20. Kongres KPZR, na którym ogłosił słynny tajny referat o zbrodniach Stalina. A wkrótce po zakończeniu tego zjazdu, 23 kwietnia 1956 roku, major, były major OGPU NKWD Aleksander Michajłowicz Orłow, poprzednio Lejba, czyli Lew Łazariewicz Feldbin, który uciekł na zachód w 1930 roku, gdy był rezydentem NKWD w Hiszpanii podczas wojny domowej, w magazynie Life oświadczył, że jego kolega z NKWD o nazwisku Stein rzekomo znalazł łuteczkę z raportami Józefa Stalina z archiwum carskiej policji z 1937 roku. Orłow stwierdził, że Stalin był agentem carskiej policji wraz z Romanem Malinowskim, i to właśnie on postanowił wyeliminować Malinowskiego ze swojej drogi do tajnej pracy w Ochrance i napisać list do policji na ten temat, czyli wykonać typową robotę prowokatora, po której wybuchła cała afera Malinowskiego. Przypominam, że chodzi o ujawnienie działania sieci tajnych agentów w Dumie Państwowej kierowanej przez Piotra Iwana Raczkowskiego. Kilka tygodni później Stalin został aresztowany wraz z innymi bolszewikami w Petersburgu, wpadając w pułapkę przygotowaną przez Malinowskiego. A nadmienię tutaj tylko, że dzięki pomocy Malinowskiego Stalin wszedł do leninowskiego Komitetu Centralnego w 1912 roku. Ale Orłow miał tylko swoje, nazwijmy to, wspomnienia. Żadnych dokumentów. W tym samym numerze magazynu Life Isaac Don Levin
opublikował podobne zarzuty wobec Stalina, które zostały opisane bardziej szczegółowo w książce tego samego autora pod tytułem Największy sekret Stalina. Autor twierdził, że miał dokumenty potwierdzające współpracę Stalina z carską policją. Według niego Stalin zaczął współpracować z policją 15 kwietnia 1906 roku, kiedy został aresztowany w Tyflisie, dzisiejsze Tbilisi. Rzekomo wydał lokalizację podziemnej drukarni, która została zniszczona tego samego dnia. Za tę pomoc policyjną natychmiast został zwolniony, a także wysłany do Sztokholmu, aby wziąć udział w 4. Kongresie Zjednoczeniowym Socjaldemokracji. Na potwierdzenie współpracy Stalina z policją Lewin przedstawił list napisany na maszynie, który według niego otrzymał w 1947 roku od 3 imigrantów z Rosji żyjących po rewolucji październikowej 1917 roku w Chinach. Nie wdając się w szczegóły, to dokument ten znany jako jest list Eremina i można uznać go za świetnie sfabrykowaną, ale jednak fałszywkę. W tej chwili chciałbym zwrócić Twoją uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, sprawa listu Eremina pojawi się nieco dalej w dzisiejszej audycji, po drugie zaś w artykule na blogu szpiegul.pl, w którym znajdzie się transkrypcja dzisiejszego podcastu wraz ze wszystkimi skrótami do jego odsłuchania, zamieszczę zarówno treść tego tajemniczego listu oraz kompilację analiz wywiadowczych i kryminalnych, które pozwoliły ocenić ten list jako fałszywkę. I od razu usprawiedliwię się, dlaczego tak zrobię. Otóż będzie to materiał pisemny oraz graficzny, a w zasadzie fotograficzny. Dlatego zapraszam Cię serdecznie do wpisu na blogu. Wróćmy jednak do artykułu Orłowa. Stwierdził on w nim, że Stalin był informatorem Departamentu Bezpieczeństwa, czyli ochranki, a o sensacyjnych dowodach potwierdzających to dowiedział się od Zinowija Borisowicza, Boruchowicza, Katznelsona, komisarza bezpieczeństwa państwowego drugiej rangi, rozstrzelanego w wyniku czystki w 1938 roku. Był on kuzynem Orłowa i swego czasu zastępcą szefa NKWD Ukrainy. Ów Katznelson ponoć specjalnie przyjechał do Paryża, aby opowiedzieć o tym Orłowowi w lutym 1937 roku. Był jednak inny powód tej wizyty. Błagał brata, by zajął się losem swojej ukochanej córeczki. W przypadku niepowodzenia spisku Michaiła Tuchaczewskiego, do którego został zaproszony. Jakież to sensacyjne dowody przedstawił Katznelson. Opracowując scenariusze pierwszego ze słynnych moskiewskich procesów w 1936 roku, Katznelson powiedział, że Stalin zasugerował, aby ówczesny szef NKWD, Genrich Jagoda, sfabrykował dowody, że niektórzy z oskarżonych przywódców bolszewizmu byli agentami ochranki. Jagoda jednak chciał nie tylko przygotować podróbki. Zdecydował, że lepiej będzie znaleźć byłego pracownika ochranki i zdobyć od niego niezbędne dowody. I to słowo potraktuj w cudzysłowie. Sprawą zajął się rzetelny oficer NKWD imieniem Stein, asystent kierownika wydziału przygotowującego procesy moskiewskie. Pracując w archiwum ochranki, Stein znalazł elegancką teczkę, w której Wisarionow, zastępca dyrektora policji, przechowywał szczególnie poufne dokumenty. Teczka zawierała zdjęcie Stalina załączone do kwestionariusza, własne raporty Stalina do ochranki i jego list wysłany do Zolotarewa, zastępcy ministra spraw wewnętrznych. W liście tym Stalin uprzejmie przypominał asystentowi ministra, że miał zaszczyt być przedstawionym w prywatnym pokoju pewnej restauracji. W liście zarzucał jednocześnie Romanowi Malinowskiemu, który był jednocześnie członkiem Komitetu Centralnego Partii i pracownikiem Departamentu Bezpieczeństwa, że pracował ciężej dla sprawy bolszewickiej niż dla policji. Zolotarew podobno napisał odręcznie na tym liście: ten agent, czyli Stalin, musi zostać zesłany na Syberię dla dobra sprawy. On o to się prosi. Stalin został aresztowany, o czym już mówiłem, i zesłany do obwodu turukańskiego. Stein ponoć stanął przed bolesnym dylematem. Co zrobić z tymi wybuchowymi informacjami? Postanowił, że zabierze tą teczkę. Poleciał z nią do Kijowa, gdzie wręczył ją swojemu przyjacielowi, szefowi NKWD Ukrainy, Balickiemu. Ten zaś przekazał informację w tajemnicy swojemu zastępcy, znanemu ci już Katznelsonowi. Następnie po dokładnym sprawdzeniu autentyczności tych dokumentów przekazali teczkę Stanisławowi Kosiorowi, członkowi biura politycznego KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików oraz Jonowi Jakirowi, dowódcy Armii Czerwonej na Ukrainie. Krąg osób wtajemniczonych w tą straszną tajemnicę rozszerzał się. Jakir poleciał z dokumentami do Moskwy, aby spotkać się z Tuchaczewskim, którego osobista niechęć do Stalina była znana. Tuchaczewski zaś zaufał Gamarnikowi. Orłow tak opisał ten przypadek.
Najwyżsi szefowie postanowili położyć swoje życie na szali, aby uratować kraj i pozbyć się agenta prowokatora intronizowanego. 15 lub 16 lutego 1937 roku, kiedy Katznelson spotkał się z Orłowem, generałowie Armii Czerwonej byli już na etapie zbierania sił. Ich plany były następujące. Pod wiarygodnym pretekstem przekonają komisarza ludowego Woroszyłowa do zwrócenia się do Stalina o zwołanie konferencji poświęconej problemom powiatów i regionów. Następnie o określonej godzinie lub na sygnał dwa elitarne pułki Armii Czerwonej miały zablokować główne ulice prowadzące na Kreml w celu zablokowania ruchu oddziałów NKWD. W tym samym czasie spiskowcy ogłoszą Stalinowi, że został aresztowany, zwołają plenum KC i rozstrzelają zdrajcę. Wiadomość o Stalinie jako prowokatorze i o spisku przeciwko niemu przeraziła Orłowa, który przebywał wówczas po wypadku w paryskiej klinice. Ale jego związek z Katznelsonem został wkrótce utracony. O odwecie Stalina na najwyższych dowódcach dowiedział się z wiadomości alarmowej w radiu z 11 czerwca 1937 roku, kiedy jechał samochodem do Barcelony. A później dowiedział się o egzekucji Katznelsona, samobójstwie Steina i śmierci tysięcy oficerów. Orłow był przekonany, że teczka wisarionowa, z której zrobiono kserokopię, została przez kogoś uratowana, przekazana Chruszczowowi, co skłoniło go do natychmiastowego odcięcia się od Stalina, ujawniając kult jednostki. Cóż, jedynie ta ostatnia sugestia Orłowa brzmi bardzo niepewnie, a otoczenie Tuchaczewskiego zostało wycięte przez Stalina z taką bezwzględnością, że nadzieja na znalezienie jakichkolwiek teczek jest co najmniej płonna. A przy okazji, na początku 1937 roku NKWD za pośrednictwem swojego agenta generała Skoblina zażądało od Gestapo obciążających danych o Tuchaczewskim, które sporządzono z błogosławieństwem i rozkazem samego Hitlera. Wybór tych dokumentów został zakupiony w maju 1937 roku przez agentów NKWD. Znany oficer bezpieczeństwa Walter Schellenberg, donosząc o tych faktach, zapisał w swoich wspomnieniach: sprawa Tuchaczewskiego była pierwszym nielegalnym prologiem przyszłego sojuszu Stalina z Hitlerem, który po podpisaniu paktu o nieagresji 23 sierpnia 1939 roku stał się wydarzeniem o globalnym znaczeniu. I teraz uważaj. Nie jestem w stanie odpowiedzieć ci na pytanie, czy cokolwiek z tego, co przekazał Orłow, jest prawdą. Jego artykuł tak naprawdę utonął w gigantycznym strumieniu publikacji po 20. zjeździe KPZR, a historycy nawet go nie zauważyli. Natrafiłem również na interesujący materiał Jurija Felsztyńskiego. 19 września 1997 roku profesor Jurij Hecinow opublikował w Izwiestii artykuł pod tytułem Stalin był agentem carskiej tajnej policji. Donosił w nim o znalezionym przez niego w Fundacji Tolstoja w Nowym Jorku dokumencie znanym jako List Eremina. Okazało się, że po publikacji w Lifeie dokument został zdeponowany w Fundacji Tolstoja. Dziennikarz Lewin zabrał kserokopię tego listu do Europy, gdzie pokazał ją byłemu generałowi ochranki Aleksandrowi Spiridowiczowi. List nie był mu znany. I teraz zacytuję niemal cały list Spiridowicza wysłany z Francji do Makarowa. Jest datowany na 13 stycznia 1950 roku i znajduje się w archiwach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda. Drogi Wadimie Stepanowiczu, list od Eremina, który mi pokazałeś, głęboko mnie poruszył. Po twoim odejściu długo nie mogłem dojść do siebie. Przeszedłem wiele w przeszłości i zgodziwszy się wypowiedzieć na temat tego listu, muszę powiedzieć kilka słów o tej odległej przeszłości mojej służby, bez której nie będziecie w stanie poprawnie ocenić mojej opinii, a to interesuje cię w tym właśnie przypadku. Po przeniesieniu w 1899 roku do Korpusu Żandarmów zostałem przydzielony do moskiewskiego Departamentu Bezpieczeństwa pod dowództwem słynnego Zubatowa. Dzięki Zubatowowi i jego szkole zrobiłem świetną karierę. Po 42 latach byłem już generałem ze wstążką i obsypywano mnie carskimi darami. Rosyjskie partie rewolucyjne trzykrotnie próbowały mnie zniszczyć i w końcu wyeliminowały mnie z akcji, poważnie raniąc mnie w Kijowie. Żydowski bunt i samoobrona nie dotknęły mnie, bo gdzie służyłem, za moich czasów nie było pogromów żydowskich. One były nie do pomyślenia. Wszystkie sukcesy służbowe zawdzięczałem głównie szkole Zubatowa.
Nauczyła mnie kochać ludzi bez różnicy, bez narodowości, wyznania, zawodu. Nauczyła mnie uczciwie i uparcie walczyć z wszystkimi wrogami porządku państwowego. Nauczyła występować fanatyzmem państwowej policji politycznej przeciwko ich rewolucyjnemu fanatyzmowi. W tej walce najważniejszą rolę odegrali wówczas tak zwani agenci, to jest członkowie różnych partii rewolucyjnych, przeciągani na stronę policji politycznej. Pozostając w szeregach partii, panowie ci musieli potajemnie informować policję polityczną o pracy swoich partii, a tym samym pomagali udaremnić tę pracę. Nazywaliśmy ich tajnymi współpracownikami. Społeczeństwo zaś nazywało ich prowokatorami. Sam Zubatów wyróżniał się umiejętnością przyciągania rewolucjonistów do roboty rządowej i jego policji politycznej. To była jego siła. Uczył tej sztuki nas, podległych mu oficerów. Pamiętajcie, powiedział nam, tajny oficer to twoja ukochana kobieta, z którą masz nielegalny związek. Zajmij się nią, jej sekretem, jak źrenicą oka. Porażka pracownika jest dla ciebie oficjalną porażką. Dla niego to wstyd, a często i śmierć. Na początku 1902 roku Zubatow wysłał mnie z Moskwy na rozkaz policji do Tyflisu, aby werbować agentów na Kaukazie. Mój przyjazd i moja praca były ostrym cierniem dla szefa dyrekcji żandarmów w Tyflisie, generała, który słusznie uważał się za mistrza policyjnego szpiegostwa, a to było u zaraniu ruchu socjaldemokratycznego w Rosji. Nawet wtedy nasi szanowni generałowie żandarmów nie rozumieli, czym jest marksizm i czym była nasza rosyjska partia socjaldemokratyczna. Departament Policji był z nich niezadowolony. Na Kaukaz przybyłem przez wrześniu 1902 roku. Wykonałem dobrze powierzone mi zadanie i ze względu na wyjazd cara na Krym zostałem mianowany szefem oddziału gwardii tawrycheskiej, a w grudniu zostałem wyznaczony na czołowe stanowisko naczelnika kijowskiego oddziału gwardii. W 1903 roku został wysłany do mnie z Kijowa, z Petersburga przez Zubatowa, który w tym czasie był już naczelnikiem Wydziału Specjalnego Wydziału Policji, to jest nadzorował wszystkie poszukiwania polityczne imperium, porucznik Aleksander Michajłowicz Eremin. Właśnie został przeniesiony do Korpusu Żandarmów. Zubatow go docenił, uznał go za sprawnego i zdolnego do służby poszukiwawczej i wysłał go do mnie na szkolenie, aby Eremin pod moim dowództwem przyjął wszystkie zasady poszukiwań politycznych, tak jak on sam Zubatow nauczył mnie. Eremin, uralski kozak, który ukończył mikołajską szkołę kawalerii, okazał się pod każdym względem inteligentnym i dobrym oficerem, który stanowczo akceptował zasady poprawnej pracy poszukiwawczej, bez prowokacji, bez przesady, ale wytrwale i systematycznie, gdzie jednym z głównych elementów byli tajni współpracownicy. Eremin zakochał się w agentach i gdy potrzebny był wybitny oficer do kierowania Departamentem Bezpieczeństwa w Mikołajowie nad Morzem Czarnym, Eremin został tam wyznaczony, zgodnie z moim oświadczeniem, na żandarma gotowego do poszukiwań politycznych. Kiedy latem 1905 roku zostałem ciężko ranny w Kijowie i ubezwłasnowolniony, zgodnie z moim zdaniem szefem kijowskiego Wydziału Bezpieczeństwa został właśnie Eremin. Po pewnym czasie Eremin został przeniesiony do służby w oddziale specjalnym Departamentu Policji, a w 1908 roku został mianowany szefem zarządu żandarmerii prowincji Tyflis, gdzie ze względu na chronicznie działającą tam pracę poszukiwawczą potrzebny był wybitny żandarm. Na Kaukazie Eremin świetnie działał ze znakomitymi agentami socjaldemokratów i pokonał działające tam partie rewolucyjne. To spowodowało niechęć gubernatora hrabiego Worącowa-Daszkowa i na wniosek gubernatora Eremin został odwołany i przeniesiony z powrotem do Wydziału Specjalnego Policji. Wiedząc doskonale, że podczas swojego pierwszego powołania do Departamentu Specjalnego z Kijowa Eremin przywiózł ze sobą do Petersburga kilku swoich kijowskich tajnych współpracowników, których z jakiegoś powodu nie mógł przenieść na swojego następcę. Przypuszczam, że podczas drugiego przeniesienia do Petersburga Eremin mógł przyjąć jednego ze swoich kaukaskich pracowników. W żadnym wypadku nie wszyscy tajni oficerowie przechodzili od jednego żandarma do drugiego w drodze dziedziczenia. Wielu bowiem odmówiło pracy przy zmianie szefów. Wszystko zależało głównie od osobistych wzajemnych relacji kierownika poszukiwań z danym tajnym oficerem. Relacje Eremina z tajnymi pracownikami były tak dobre i humanitarne, że szczególnie doceniono ich w tajnej z jednej strony, a konspiracyjnej z drugiej, że przeniesienie się do Petersburga któregokolwiek z pracowników rasy kaukaskiej jest całkiem prawdopodobne. I trzeba pomyśleć, że w Petersburgu Eremin przekazał swojego pracownika szefowi Wydziału Bezpieczeństwa w Petersburgu, ponieważ w tym czasie w stolicy nie prowadzono samego Wydziału Poszukiwań Specjalnych.
to była całkowicie sprawa Departamentu Bezpieczeństwa. Czując i przyjmując w trzewiach wszystko, co w skrócie, z wieloma zastrzeżeniami starałem się jasno przedstawić, można zrozumieć i poprawnie ocenić przedmiotowy list Eremina. To kategoryczna ocena. Stalin był kiedyś członkiem policji politycznej zarówno na Kaukazie, jak i w Petersburgu. Czyli to był pracownik? Na Kaukazie. Oczywiście pracownik samego Eremina. Tylko o swoim pracowniku Eremin mógł napisać swój list. Tylko o pracy swojego pracownika mógł Eremin wystawić taką ocenę, która jest zawarta w tym liście. To ocena osoby, która sama otrzymała instrukcje wywiadowcze od tajnego oficera i sama je oceniła. Pamiętając o pracy Stalina na Kaukazie, trafnie oceniając jej znaczenie, zwłaszcza po wejściu do Komitetu Centralnego Partii, Eremin jako szef, który rozumie i kocha listę poszukiwanych i agentów, wskazuje Stalina szefowi Departamentu Bezpieczeństwa Jenisieju, nie mówiąc oczywiście, że to jego były pracownik. Ale czy list Eremina moim zdaniem nie jest sfałszowany? Nie. I ze swoimi zastrzeżeniami i całym swoim spiskiem jest przesiąknięty tym szczególnym duchem poszukiwania, który jest w nim wyczuwalny i sprawia, że wierzę. Trudno to wyjaśnić, ale czuję to. Wierzę mu. Gdzieś w opowieściach mieszkańców Kaukazu o Stalinie wskazywano wszak, że podejrzewano go tam w młodości o zdradę swoich towarzyszy. Gdzieś to było. Podpis na liście jest podpisem Eremina. Krój maszyny do pisania to prawdopodobnie Remington numer 7, jak mówiliśmy wtedy. Ten system był wówczas najbardziej rozpowszechniony w Rosji. Porównując czcionkę listu z czcionką różnych okulników Departamentu Policji, które ci przekazałem, nie trudno znaleźć tam czcionkę tego samego Remingtona. Ale ogólnie rzecz biorąc, opieranie się na typie i wyciąganie z niego jakichkolwiek wniosków to chwiejna sprawa. Musisz uwierzyć w treść listu, jego wewnętrznego ducha. Mocno ściskam twoją dłoń, całuję dłonie twojej żony. Moja żona prosi o przekazanie serdecznych pozdrowień. Bardzo mi przykro, że nie miałeś czasu na spokojną rozmowę. Są jeszcze ciekawsze pytania niż list Eremina. Ale może przyjedziesz do Paryża i wtedy porozmawiamy? Twój szczerze oddany Spyridowicz. Więc może jednak jest nadal o czym pisać i co badać w kwestii, czy Stalin był tajnym współpracownikiem ochranki. Na zakończenie dzisiejszej audycji postawię serię pytań i odpowiedzi. Czy Stalin miał coś wspólnego z ochranką? Tak, miał. Był przestępcą i rewolucjonistą. Czy istnieją dowody współpracy Stalina z ochranką? Nieznane są żadne twarde dowody, zaś często przytaczane dokumenty okazały się niemal stuprocentowymi fałszywkami. Czy wspomnienia nie są wystarczającymi dowodami? Nie. W sądzie nawet samo oskarżenie nie jest wystarczające, żeby uznać, że ktoś popełnił przestępstwo. Ze wspomnieniami należy postępować ostrożnie i badać kontekst, okoliczności, w jakich je opublikowano. Dotychczasowe nie pozwalają na udowodnienie współpracy Stalina z ochranką. Czy okoliczności życiowe przedrewolucyjnego Stalina nie pozwalają na przyjęcie takiej możliwości? Oczywiście, że pozwalają, ale taka możliwość to jedynie hipoteza analityczna. Nie posiadamy istotnych materiałów, które ją uprawdopodabniają. Nie wystarczy rzucić podejrzenia. Jeszcze należy je udowodnić, a przynajmniej uprawdopodobnić. Na dziś byłoby to na tyle. Praca służb i ich agentów nie zmienia się z upływem lat. Także ta związana z niszczeniem wszelkich materiałów, które mogłyby wskazywać na współpracę niektórych osób z niektórymi służbami specjalnymi. I to zarówno niszczeniu ich przez same służby, jak i przez te osoby. Walka teczkami trwa cały czas. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. I mam ogromną prośbę. Polecaj OSS Okiem Służb Specjalnych wszystkim swoim znajomym. Po tej audycji podeślij link choć jednemu. Opowiedz proszę o tym podcaście. Tylko tak dotrze on do wszystkich zainteresowanych. A przecież warto. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia. Szpiegul.pl, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!